Po jednym z najsilniejszych wstrząsów w historii polskiej miedzi w nocy z 19 na 20 marca ratownicy szukali uwięzionych pod ziemią 19 górników. Udało się, wszyscy zostali uratowani. Jak wyglądała ta dramatyczna akcja i jak wygląda codzienna praca górników w kopalniach polskiej miedzi, o tym w reportażu Magdaleny Wawrzyniak. Na dole jest w tej chwili 28 ratowników, wśród nich 3 lekarzy ratowników, żeby w razie potrzeby jak najszybciej móc udzielić pomocy na dole. Ja poproszę kogoś z dyrekcji, jest dyrektor pracowniczy na miejscu, żeby on mógł z Państwem jako rodzinami się kontaktować. To już jest na powierzchni i tak dalej, dobrze? Topnięcie było. To było w tym miejscu, gdzie Pan pracował? Tak. Zdawałem sobie sprawę, że może być wszystko co najgorsze. Tam był mój syn i mój zięć też znajdowali się wśród tych 19 uwięzionych górników. Normalna dniówka, nic nie zapowiadało, że coś będzie nie tak. No i nagle wstrząs, no. Wstrząs jest zawsze nagle, niczym nie jest nigdy. Gór Otwór nas nie powiadamia o tym, że będzie się odzywał. Wstrząs, trochę kurzu. Trochę strachu. My baliśmy się o naszych kolegów, nasi koledzy o nas. Były tam sekundy, to był jeden wielki hałas. No i za chwilę po prostu pył, dużo pyłu, zero widoczności. Myśli były czarne na pewno. No na szczęście mieliśmy co robić, bo byliśmy naprawdę zajęci, mieliśmy głowy zajęte. Właśnie co zrobić, żeby się wydostać, nie? Mieliśmy czasu naprawdę bardzo dużo, więc myślało się o różnych rzeczach. Dwóch z naszych kolegów wykopywało nam drogę do domu i chwała im za to. Ja w tym czasie miałem naprawdę dużo czasu na rozmyślania, ale powiem Pani szczerze, że oczywiście myślałem o rodzinie, myślałem o żonie, o mojej mamie, moich dzieciach. Jedni ludzie byli zestresowani, zdenerwowani, a już potem próbowaliśmy też to troszkę rozładować śmiechem. W końcu wiedzieliśmy, że jeżeli już przetrwaliśmy ten wstrząs, to całe zjawisko, to na pewno będziemy cali i wyjedziemy. To była taka jedna myśl. Już potem się śmiali, że no, nie będę może mówił. Typu, że kto kogo pierwszy będzie zjadał, nie? Na takiej zasadzie, w żartach oczywiście. Procedura polega na tym, że trzeba właśnie zobaczyć, gdzie są wszyscy ludzie. Namierzyć ich, znaleźć, udać się do punktu zbornego, czyli do wyjścia, no ale tego wyjścia akurat nie było, nie? Takżeśmy starali się znaleźć jak najbezpieczniejsze miejsce dla tych ludzi, żeby mogli przebywać, czy tam oczekiwać na ratowników. Akcja zawałowa, przyjąłem, wysyłam zastępy. 22 z minutami, dostałem telefon z kopalnej stacji, procedura, pognałem na kopalnię. Na dole jest w tej chwili 28 ratowników, wśród nich 3 lekarzy ratowników, żeby w razie potrzeby jak najszybciej móc udzielić pomocy. Czułem, że był silny wstrząs, bo miastem zatrzęsło, dowiedziałem się mniej więcej co się dzieje, no i wszystko według rozkazu. Jak przyjechaliśmy na miejsce, rozmiar tej tragedii to nas lekutko przeraził. Ja już prawie 30 lat jestem ratownikiem, ale niedaleko szybu już była zero widoczności. Takie było zadymienie, kurz, skały na drogach. Baliśmy się, żeby czasami nie trafić na ludzi, którzy z oddziału uciekają, bo nie widzieliśmy nic. Były chodniki zawalane totalnie od samej góry do samego dołu. No i ciśnienie tam panujące naprawdę trzeszczało wszystko, sypało się jeszcze, no tak. Niemiło to wyglądało. Akcja była na pewno trudna, bo wtórne wstrząsy na okrągło były, wszystko się sypało. Naprawdę trzeba było jeszcze dużo przebierać ręcznie. Zaczęliśmy penetrować wyrobiska, żeby zobaczyć, czy uda nam się dotrzeć do tej odciętej załogi. Były pozawalane ociosy, stropy, obwały. No naprawdę tragicznie to wyglądało. W pewnym momencie kierownik akcji dół dowiedział się, że ratownicy, którzy tam penetrowali, znaleźli malutką szczelinkę. No i pojechaliśmy tam właśnie w to miejsce i okazało się, że jest cuk powietrza, czyli jest prześwit. Fakt, że to taka szczelinka była malutka, no 30 centymetrów bo to strop był całkiem zawalony, spąk. Pierwszy przechodziłem przez tą szczelinę, 3 razy do niej podchodziłem, żeby ten gruz i to wszystko usunąć.
żeby można przejść. Jak już przyszedłem na drugą stronę, czołgając się praktycznie przez jakieś około 10 metrów, coraz głębiej i nagle zobaczyliśmy światełka. Moje uczucie było takie, że poczułem dreszcz na własnej skórze. Około godziny piątej tak już było. Około godziny piątej, żeby zobaczyli trzy światła idące z środka oddziału, także już wiedzieliśmy, że tu przychodzi pomoc. Zaczęliśmy krzyczeć do nich. Oni też się ucieszyli, zaczęli zapalać też lampy, bo praktycznie były tylko świeciły się dwie lampki, bo oszczędzali światło, bo nie wiedzieli, ile jeszcze tam zostaną. Pierwsze słowa było, skąd żeście tu przyszli? No, oczywiście, no, z góry żeśmy przyszli. Trzeba było mieć ze sobą aparat fotograficzny i każdemu jednemu robić zdjęcie, jak się cieszy, ten wyraz oczu. Także no, radość niesamowita. Szybko, żeby jak naj po prostu szybciej stamtąd uciec, żeśmy ich wyprowadzali przez tą szczelinę. W pewnym momencie idziemy, a tam jeden z panów mówi, ale myśmy tu byli, tędy się nie da przejść. Ja mówię, jak myśmy przeszli, to i przejdziecie. I faktycznie tam było kilku nawet takich sobie, jak to mówią, przy kości. Wspaniale się zachowali. No, jeden to nawet powiedział, że nie takie rzeczy by jeszcze przeszedł. Jakby trzeba było, to udało się. Ten do nas przyszli ratownicy, tak? No, a ludzie byli ogólnie na obszarze, no wszędzie tego całego dziecka. Tutaj i tutaj też byli. Tego samego dnia nie mogłem wrócić do pracy, byłem bardzo zmęczony, jednak to są dwie zmiany. Nie powiem jednak stres, nie mogłem zasnąć w domu. Przede wszystkim piekły mnie oczy, które były zasypane kurzem i płuca. Na drugi dzień normalnie wróciłem do pracy. Czyli w czwartek. No, co miałem zrobić? Iść na urlop? Pogoda jest raczej taka nieciekawa. Człowiek jak siedzi w domu, to za dużo myśli na ten temat, a tak po prostu stawić czoło tam temu stresowi i już jest dobrze. Nic się nie zmieniło. Owszem, odczuwa się jakiś tam lęk, szacunek dla gór otworu, ale pracować trzeba. Jak to się mówi? Co cię nie zabije, to cię wzmocni, jakoś tak. W rejonie tąpnięcia ciągle jest zbyt niebezpiecznie, aby wznowić wydobycie rud miedzi.